który będzie w pierwszych trzech biegach partnerem Tomasza Goloba, a partnerem Rafała Dobruskiego będzie Robert Fries. Wielkie wyzwanie to spotkanie dla nich. Inny układ, inne zestawienie zespołu pilskiego z Brianem Cargerem i Andy Smithem. Teraz Jensen i szansa właśnie dla Roberta Friesa. I rozpoczęło się spotkanie chwilę. Świetny start Tomasza Golowa. Od razu ograł Rafała Dobruckiego po zewnętrznej. Jednak Fries, kapitalna szarsza Roberta, ale Tomasz Golow to zbyt doświadczony zawodnik, aby pozwolić na wyprzedzenie się Robertowi Friesowi. Ale świetnie jedzie Fries. Most Dobrucki tuż na tej pozycji. Mówił przed tym spotkaniem Tomasz Golow, że Tomasz Golow powoli zyskuje przewagę, zanim partia Anglika, no ale cię na dopasowanie siły, ale to już ostatni wirak, nie chyba Anglikowi dystansa i Dobruckiego, a Tomasz Golow efektownie na jednym kole kończy ten wyścig. Trzy punkty. Rafał Dobruski, no ale Golow. Gustafsson i Jesper Jensen. Dobry start. A Jensen atakuje po zewnętrznej. Był szybki na tej próbie, którą oglądałem tu przy rozpoczęciem spotkania, ale świetnie też dopasowany Henrik Gustafsson, który jeszcze przed spotkaniem upewniał się u Piotra Protasiewicza, jaką zębatkę należy chwilę założyć na tylne koło. Próba toru w wykonaniu Szweda wypadła pomyślnie chyba, bo teraz jest szybki, ale ambitnie, niesłychanie ambitnie walczy Jesper Jensen. Jest tuż za Gustafssonem, on chce się pokazać, również wykorzystać swoją szansę wskoczenia na stałe do składu Ludwika Polonii-Piła. Jensen coraz bliżej Gustafssona, trzeci, czwarty jest Teichert, a więc na razie 3 do 3, jeśli taki układ zachowałby się do mety. Gustafsson i znów po zewnętrznej atak Jensen. Bardzo ciasno przy krawężniku Henrik Gustafsson jeszcze. Nie ma odpowiedniej przyczepności. Jesper Jensen teraz jednak próbował do końca. Ładny manewr Duńczyka na ostatnich metrach. Motocykla zwycięża jest jednak Henrik. Świetnie ruszył Chris Lowy. Ale dobrze Michał Rowacki. Protasiewicz za Luisem przy krawężniku, a więc teraz poloniści za liderem zespołu Ludwika Polonii. Z czwartej pozycji ostry atak Hampela. No właśnie, teraz trójka zawodników. Równo ramię przy ramieniu na tej przeciwległej prostej i Hampel zdołał wyrzucić na zewnętrzną Robackiego, przedzierając się na trzecią pozycję, a więc teraz korzystna sytuacja dla gospodarzy. Louis wydaje się poza zasięgiem Piotra Protasiewicza w tym wyścigu, a dodatkowo mistrz Polski musi uważać na atakującego z pasją tego 18-latka, już chyba tak możemy powiedzieć, jutro urodziny, jak mówiłem, wchodzi Jarosław Hampel. Jeszcze będzie miał jedno okrążenie, aby sprawić sobie przede wszystkim prezent i zasłużyć na owację kibiców. Teraz jednak troszkę dystansu stracił do Piotra Protasiewicza. No i trudno sądzić, aby jeszcze tutaj cokolwiek zmieniło się w kolejności na torze w tym biegu. Tak jest, zwycięstwo Chrisa Lewisa, drugie miejsce Piotra Protasiewicza. Mimo ambitnej swoim młodszym bratem, mimo ambitnej pogoni tego ostatniego. Ale jak będzie dzisiaj? Idealny start Tomasza Golowa, ale oglądał się tam na Jespera Jensena. Wydawało się, że wykorzysta sytuację Jacek. Tomasz Golob, Jacek Golob, piękny pojedynek i tam włączył się jeszcze Josh Green, ostro teraz tunący po zewnętrznej, wyprzedzający Jacka Golowa, więc wykroczenie na czele. Tomasz Golob przed Josh Greenem, jakiej pozycji został po niestarcie Jesper Jensen i jest na czwartym miejscu, a więc zanosi się na szybką i mocną odpowiedź Bydgoszczan. Przegrywali tym różnicą 2 punktów, a teraz wiele wskazuje na to, że dojadą na 5-1 i to oni wyjdą na 2-punktowe prowadzenie. Jacek Golow nie jest tak szybki, jak na pewno oczekiwaliby tego kibice. Nie może tu być zbyt gorszy. Tomasz Grosskrina, któremu teraz rzuciło motocyklem, ale było to niegroźne, szybko opanowane przez Anglika. To już ostatni wiraż i będzie 5-1 dla przybyszów z Bydgoszczy. Tomasz Golow przed Josh Greenem, Jackiem Golowem i Jesperem Jensenem, który teraz przejechał linię mety kręcąc głową, a to Tomasz Golow, obok niego Jacek. Natomiast wydawało mi się, to zresztą zobaczymy na powtórkach, że trącił tylne koło maszyny Tomasza Golowa po przegranym starcie Jesper Jensen, co dodatkowo wytrąciło Duńczyka z jakiegoś takiego rytmu jazdy na tym pierwszym wirażu. A Tomasz Golow, no cóż, właściwie brakuje już, no właśnie teraz. To było widoczne. Tam znakomicie także wyszedł spod taśmy. Tym razem Josh Green, start nie są zwykle najmocniejszą bronią Anglika, ale
tym razem poradził sobie świetnie, a potem odważnie, właśnie tak jak powinien, kontynuował jazdę szerszym torem, a Jacek Golob był troszkę za wolny tutaj przy krawężniku, aby obronić drugą pozycję na wyjściu z drugiego łuku. Tu jeszcze cała trójka zawodników razem. Tomasz Golob z taką dynamiką, z taką szybkością wjechał ten wiraż, że troszeczkę wyniosło go, ale potem poradzili sobie, uporządkowali jazdę obaj bydgoszczanie i nie dali szans rywalom. Wyniki czwartego wyścigu. Tomasz Golob przed Joe Screenem, Jackiem Golobem, Jesperem Jensenem. 5-1 dla Bydgoszcza. Ten pierwszy bieg Joe Screena to był taki wypadek przy pracy. Joe, excellent from this one and just the pair race and you like a Thomas Brabber, Jesse, because you move quite good chop to the inside line. Yeah, you know, the first ride, and I had bike problems again. So I jumped on my second bike and luckily Thomas didn't come too wide and let me get a little bit of room down the outside. You know, Jack was on the inside where it was wet and then I moved to the inside to try and stop Jack and the bike was going good, you know, and good team riding by Thomas. Świetna jazda Tomka Goloba w parze, bardzo dobrze na tym wyszło, bo Tomek zostawił mi trochę miejsca na zewnętrznej, a dla Jacka zostało miejsce przy krawężniku, gdzie było dosyć mokro, wilgotno i udało mi się na szczęście wykorzystać to, że Tomek świetnie przewidywał, miał oczy z tyłu głowy i zostawił mi trochę miejsca na zewnętrznej, więc wszedłem na krawężnik. Świetna jazda ze strony Tomka, a ja ten pierwszy bieg, to był pierwszy motocykl, teraz zmieniłem i na drugim znacznie nie ten sam Joe Screen. Rzeczywiście metamorfoza Anglika, teraz jednak pilscy kibice liczą bardzo na parę Chris Louis, Jarosław Hampel, poprzednim partnerem Jarosława Hampela często był w meczach Hans Nielsen, od niego Jarek Hampel uczył się żużlowego rzemiosła. Często ta para wygrywała podwójnie, nawet z najgroźniejszymi duetami drużyny rywali. No i teraz wszyscy tutaj na stadionie w Pile, za wyjątkiem grupy kibiców z Bydgoszczy, ściskają kciuki za tę parę. Z kolei bydgoszczanie liczą na swoich, Henryk Gustafsson i Przemysław Teichert. Popatrzmy na skuteczność, jeśli chodzi o poszczególne pola startowe, bez niespodzianki 75%, no to pierwsze pole, które teraz zajmie Przemysław Teichert w tym wyścigu, będzie sporym atutem, tylko czy wykorzysta go młody bydgoszczanin. Obok niego Chris Louis w czerwonym kasku, dalej Henryk Gustafsson w żółtym i w niebieskim Jarosław Hampel. Zwleka jeszcze Chris Louis, 31-letni Anglik. Jest faworytem tego wyścigu, ale co na to Henka Gustafsson. Lepiej wystartował Szwed, ale dojazd do pierwszego wirażu już mistrzowski w wykonaniu Louisa. On obejmuje prowadzenie za nim Gustafsson, a Teichert na razie przed Hampelem, który teraz wściekle atakuje po zewnętrznej żużlowca z Bydgoszczy. Blisko siebie cała czwórka, Louis pewnie lideruje temu wyścigowi, a Hampel walczy kapitalnie o trzecią pozycję z Teichertem. No i teraz, ach, jaki niebezpieczny wypadek, rzuciło maszyną Teicherta, nie mógł go ominąć już Hampel, wpadł na żużlowca z Bydgoszczy, no i bardzo groźnie to wyglądało. Oczywiście wyścig natychmiast przerwany przez Wojciecha Grodzkiego, arbitra tego spotkania, no i teraz martwimy się stanem zdrowia przede wszystkim Jarosława Hampela, bo Teichert już widzimy w białym kasku wstaje jemu, więc chyba nic się nie stało, a Jarek Hampel uderzył w zawodnika z Bydgoszczy, który już przewracał się na tor, wyrzuciło go z motocykla, no i teraz wszyscy jednak ma jakieś problemy z maszyną, no nie wiem czy zdąży, wydaje mi się, że ponieważ czas 2 minut już płynął, ciekawe, czy pilanie zdołają. Boję się, że nie. I teraz wiadomo przyczynę, tutaj podniesiony z pola startowego łańcuch, który po prostu pękł w motocyklu Tomka Gapińskiego i niestety będzie wykluczenie tego zawodnika, więc punktu nie zdobędzie. Tylko dwóch jeźdźców mamy na torze, w czerwonym kasku Chris Louis i w żółto-czarnym Henryk Gustafsson. Pech więc dotknął pilan, bo start Gapińskiego to tutaj praktycznie prawie pewny jeden punkt, a tak tego punktu może zabraknąć. Ruszyli,
Świetny start Luisa, ale teraz kapitalna szarża Gustafsona. Kto będzie lepszy? Gustafson wychodzi na prowadzenie, czy jednak utrzyma się przy krawężniku? Szeroko go wyrzuciło po tym dynamicznym wejściu i Louis teraz. Ależ to jest walka niesamowita. Henryk Gustafson jednak minimalnie lepszy od Chrisa Luisa. Zaskoczył Anglika tym kapitalnym manewrem po zewnętrznej. No to był prawdziwy Henka, czarodziej pierwszego wirażu, jak o nim kiedyś mówiono, szczególnie gdy tak wspaniale debiutował w finale indywidualnych Mistrzostw Świata w Bradford w 90 roku. Henryk Gustafsson przed Chrisem Luisem. Gustafsson zyskał teraz przewagę, nienaganna sylwetka Szweda. Piękne prowadzenie motocykla, ale Anglik to ambitny zawodnik. Próbuje zbliżyć się do Gustafsona. Jest także dzisiaj szybki. Jeszcze ten wyścig chyba nie jest do końca rozstrzygnięty, choć Henryk Gustafsson zyskuje teraz jednak już większą przewagę, a że jest to ostatni wiraż, zapewne Szwed dowiezie ją do mety. A więc 3-2 wygrywa ten wyścig bydgoska Polonia. Mimo wszystko kibice spodziewali się, że Chris Louis, który tak świetnie popisał się w pierwszym swoim wyścigu, tak świetnie pojechał też w tej pierwszej wersji piątego biegu przerwanej, że poradzi sobie z Gustafsonem. A tutaj dość nieoczekiwanie, zaskakująco dla gospodarzy tym, że nie ma miejsca w składzie chińskiego zespołu. Musiał odczekać dwa mecze. Najpierw Marek Cieślak, menadżer zespołu z Piły, stawiał na duet Andy Smith, Brian Carger. Nie mógł startować za Andy'ego Smitha na przykład Robert Fritz, bo miał lepszą średnią od Anglika i nie mieściła się drużyna w limicie. A więc Protasiewicz, Fritz. I teraz zerwana taśma. Zaczepił głową Michał Robacki. A więc bieg Michał Robacki będzie w stanie tak znakomicie wyczuć moment startowy. Żółty kask Piotr Protasiewicz, niebieski Fliz, biały Robacki i czerwony Dobrocki. Świetny start Rafała Dobrockiego, zamknął wszystkich, także Roberta Flisa, który również świetnie wyszedł pod taśmę, a więc dwaj pilanie na czele. Teraz dobrze się to układa dla zespołu gospodarzy. Dopiero trzeci Piotr Protasiewicz, Robacki na ostatnim miejscu. No i teraz pytanie, czy Protasiewicz będzie w stanie wyprzedzić chociaż Roberta Flisa? Dobrucki nie stara się odskoczyć. Teraz podobny błąd jak Teichert wcześniej, co było przyczyną tego fatalnego upadku Jarosława Hampela, popełnił Robert Flis i oczywiście wykorzystał to Protasiewicz, a teraz no niebezpieczna sytuacja. Flis niejako w rewanżu uderza w Piotra Protasiewicza. Motocykl omal nie staranował stanowiska. Przy taśmie startowej leży Piotr Protasiewicz. No samą bandą Rafał Dobrucki. Skoncentrowany Dobrucki. Dobrze doszły Protasiewicz, dobrze także Dobrucki. Świetnie Rafał Dobrucki tuż przed nosem Piotra Protasiewicza przemknął i objął prowadzenie, a więc 3-3. No w tej sytuacji jest to wszystko, co może zrobić Rafał Dobrucki, aby ratować wynik dla swojego zespołu. 3 punktami przegrywają pilanie. W tym biegu na pewno strat nie odrobią. Mogą zremisować, może utrzymać tylko to prowadzenie Rafał Dobrucki do mety, aby było 3-3. Piotr Protasiewicz próbuje gonić Dobruckiego, ale chyba widzi, że w tym momencie na pewno zabraknie mu dystansu. Zresztą Dobrucki bardzo szybki, w dobrej dyspozycji. Pilanin to cieszy przed jego tegorocznymi startami w Grand Prix. Najskuteczniejszy zawodnik pilskiej drużyny w spotkaniu w Częstochowie. On i Chris Louis. Prawdziwy lider tego zespołu. Już spokojnie jedzie Piotr Protasiewicz na drugiej pozycji. A więc będzie 3-3 w tym biegu. Dobrucki przed Protasiewiczem i Robackim. Takie rozstrzygnięcie 6 wyścigu. W Gorzowie także będzie walczył w najbliższą środę w Warszawie o awans do reprezentacji kraju seniorów na eliminację Grand Prix 2001. W podobnej sytuacji Rafał Okoniewski. Ciekawe, jak w przypadku awansu ci zawodnicy pogodzą termin. Ale to już inne zmartwienie. Obsada wyścigu 7 w białym kasku Joss Green. Niebieskim Jarosław Hampel, w żółtym Tomasz Golob i obok niego pod bandą Chris Louis w czerwonym. Starli się tam łokciami Golob i Louis. Odbił
Luisa Golob na zewnętrzną objął prowadzenie. Jarek Hampel tuż za nim. Chris Lewis na trzeciej pozycji. Czwarty jest Anglik Josh Green. Ciekawie zapowiada się ten wyścig. Wyrzuciło teraz Tomasza Goloba od krawężnika, co próbuje wykorzystać młodziutki Jarosław Hampel. Jednak Tomasz Golob szybko skorygował ten minimalny błąd i obronił pierwszą pozycję. Ależ niesamowita walka. Któż by przypuszczał, że Jarosław Hampel tak będzie dawał się we znaki Tomaszowi Golobowi. Trzeci cały czas Lewis, ale on też musi uważać na ataki Josh Greena. Na razie 3-3, taki układ na torze w tym biegu. Tomasz Golob odskoczył już Jarosławowi Hampelowi. Nie sądzę, aby jeszcze 18-latek z Bydgoszcz z Piły był w stanie zagrozić Tomaszowi Golobowi w tym biegu. Teraz już dołączył do niego także Chris Lui i chyba gospodarze skupią się na utrzymaniu tej drugiej, trzeciej pozycji, ale no nie jest to wielka sztuka, bo Josh Green po tym przebłysku formy w swoim drugim starcie, tym razem jednak znacznie, znacznie wolniejszy. Tomasz Golob przed Jarosławem Hampelem. Trzecia pozycja Chrisa Lewisa tym razem. I na czwartą zasadę wyścigu ósmego widzą Państwo na ekranie. W czerwonym kasku Rafał Dobrucki, w żółtym Henryk Gustafsson, w niebieskim Robert Plist i Piaf Dajcher. Znaczy ten wyścig Gustafsson jeszcze nie, ale Rafał Dobrucki świetnie pojechał w swoim drugim starcie. Gustafsson czy Dobrucki? Znakomita walka. Wypchnął Gustafssona Dobrucki na zewnętrzną, a pięknie dołączył do niego przy krawężniku Robert Plist. Szaleństwo na stadionie w Pile. 5-1 dla gospodarzy. Tak na razie układa się ten wyścig. Ciężkie zadanie przed Henrykiem Gustafssonem, ale znów taka troszkę nieskoordynowana jazda Roberta Plista. Ponosi go ambicja. Teraz omal nie podjechał Rafała Dobruckiego. Już jednak Pilanie uporządkowali jazdę i prowadzą przed Henrykiem Gustafssonem. Czwarty nie liczy się zupełnie Przemysław Dajcher. Czeka, wyraźnie czeka na Roberta Plista Rafał Dobrucki, a Gustafsson atakuje po zewnętrznej. Już znalazł tam przyczepną ścieżkę i próbuje zagrażać pilskiej parze. Będzie miał ciężką przeprawę ze Szwedem Robert Plist. Wie o tym, ogląda się często jadący na drugiej pozycji Plista. Gustafsson z pasją i z konsekwencją atakuje na każdym wirażu. Patrzy na to wszystko z pierwszej pozycji, odwracając głowę Rafał Dobrucki. Znów atak Gustafssona, to już ostatni wiraż, co zrobi Plist. Utrzymał drugą pozycję, a więc cieszą się kibice w Pile. 5-1, podwójne zwycięstwo. Dobry start Jensena i Golowa. Protasiewicz wzięty w kleszcze. Jak sobie poradzi? Jensen na prowadzeniu i zablokował atak Protasiewicza. Teraz piękny manewr Piotra Protasiewicza. Zcięcie do krawężnika. Próbuje wyrzucić Jensena, ale musiał wyłamać motocykl, bo wpadłby na Duńczyka. Jesper Jensen na prowadzeniu. Protasiewicz na drugiej pozycji. Trzeci jest Jacek Golob. Na czwartej pozycji jedzie Robacki. A Protasiewicz pięknie atakuje Duńczyka. Teraz od zewnętrznej pokazał się Jesperowi Jensenowi, ten jednak nie ogląda się zupełnie, po prostu patrzony przed siebie, kontynuuje jazdę, szerzej wyszedł z kolejnego wirażu, a Protasiewicz traci dystans. Trzeci Jacek Golob. Jeszcze będzie miał jedno okrążenie Piotr Protasiewicz, teraz zbliżył się trochę do Jespera Jensena, jest tuż za nim. Przedostatni wiraż przed zawodnikami na czele stawki. Jesper Jensen pięknie, płynnie pokonuje łuki. Ciężko będzie Piotrowi Protasiewiczowi zbliżyć się na tyle, aby skutecznie zaatakować. Chociaż próbuje ambitnie do końca zawodnik z Bydgoszczy, ale nie dał rady. Zwycięstwo witane znów oklaskami pilskiej publiczności. Zwycięstwo Jespera Jensena. No więc on po tym nie najlepszym występie, szczególnie w swoim drugim. Chrisa Lewisa ma teraz szansę na zwycięstwo, na przerwanie tej pasy wygranych Tomasza Goloba. Czy to wykorzysta? Lepszy start Anglika. Tomasz Golob nie zdołał tego rozstrzygnąć już na 30 metrów, ale teraz kapitalnie wyjechał z wirażu i obejmuje prowadzenie. Na drugiej pozycji Robert Plist, trzeci jest Lui, czwarty Dajcher. I to chyba wszystko, na co mogą liczyć bydgoszczanie w tym wyścigu. To utrzymanie tego pierwszego miejsca przez Tomasza Goloba, który no wspaniale jedzie. Pokonuje łuki z taką łatwością, swobodą, która właściwie odbiera rywalom nadzieję na dogonienie najlepszego polskiego żużlowca. Chris Lewis już wyprzedził Roberta Plista i rzucił się jednak ambitnie w pogoń do końca za swoim kolegą klubowym z zespołu Czarownic z Ipswich. Tomasz Golob przed Chrisem Lewisem. W tym biegu ostatnie okrążenie rozpoczęli na trzeciej pozycji Robert Plist, czwarty jest Przemysław Dajcher. No stara się ze wszystkich sił Chris Lui. Próbuje jeszcze jeden atak, no ale jadąc śladem Tomasza Goloba, trudno go wyprzedzić, a widać było, że na ostatnich metrach
Tomek Golob, oszczędzając silnik w swoim motocyklu, troszeczkę przymknął gaz, stąd też zbliżył się do niego Luis. Ważny wyścig. Trzypunktowe prowadzenie, gospodarz. Świetnie ruszył Jacek Golob, także doskonale Jarosław Hampel. Gustafsson będzie miał ciężkie zadanie, ale teraz właśnie pokazuje klasę Szwed. Pięknie wjechał pomiędzy dwójkę zespołu Pilskiego. To znowu był czarodziej pierwszego wirażu. Henryk Gustafsson teraz atakuje Szwed Jarosława Hampela, który będzie miał ciężkie zadanie pomieć Szweda rozpędzonego za plecami. To nie jest przyjemne uczucie. Rzuciło motocyklem Gustafssona. Może to pomoże Jarkowi Hampelowi w utrzymaniu pierwszej pozycji. Hampel przed Gustafssonem, Jacek Golob na skutek błędu Gustafssona zbił się do niego, a Szwed chyba powoli zaczyna myśleć o obronie jednak drugiej pozycji przed atakami Jacka Goloba. Na czwartej pozycji nieliczący się Michał Robacki. Taki układ na torze oznaczałby 4 do 2 dla gospodarzy i powiększenie ich przewagi z 3 do 5 punktów. Kto wie, czy to nie okaże się, jeśli takim wynikiem skończy się ten bieg, rozstrzygającym momentem tego spotkania. Ostatnie okrążenie i pewnie będzie owacja dla Jarosława Hampela. No szczególnie po tej kraksie na brawa zasługuje junior z Piły. Myślę, że polski speedway będzie miał wielką pociechę z tego młodziutkiego zawodnika. Lepszy start gospodarzy, ale tam będzie ciasno. Pilanie na razie na czele po zewnętrznej atak Protasiewicza. Pierwszy Dobrucki przed Jensenem. Protasiewicz trzeci, czwarty screen. I znów ciężkie zadanie dla żużlowców z Bydgoszczy. Ach, teraz Joe Screen omal nie wpadł na Jespera Jensena. Musiał niemal zupełnie wytracić prędkość. A Piotr Protasiewicz jak cień za Pilanami. Jednak trzyma się zewnętrznej. Czuje, że tam dobrze pracuje jego motocykl, że ma prędkość na wejściach w łuki. Gorzej z wyjazdami. Tutaj sprytniejsi jak na razie żużlowcy z Piły. Dobrucki nie forsuje tempa, czeka na Jespera Jensena. Dobrucki po zewnętrznej, Jensen przy krawężniku, a Protasiewicz w tej sytuacji mimo ogromnej ambicji niewiele może zrobić. Jeszcze raz powtarza ten sam manewr, tak po zewnętrznej, chcąc zbliżyć się do Jespera Jensena. No gdyby tak zostało, chyba byłoby już rozstrzygnięcie w tym spotkaniu, bo trudno przypuszczać, aby 9-punktową przewagę roztrwonili w biegach nominowanych gospodarze. Rafał Dobrucki, desperacki ostatni atak jeszcze Piotra Protasiewicza na pozycję Jespera Jensena i znów eksplozja radości na trybunach chwilę. Jest 5-1 dla gospodarzy. No i kto wie, czy w tym... Rewanżowy mecz o brązowy medal w końcówce sezonu w Bydgoszczy. Wówczas praktycznie no, nie mógł, startował właściwie poniżej wymaganego limitu wieku zawodnika, poniżej 16 roku życia, więc potem te punkty, które zdobył, zostały mu odebrane, ale najważniejsze, że pokazał się z jak najlepszej strony wówczas, no i teraz spokojnie jest wprowadzany do zespołu Bydgoszczy. Świetny tym razem start Jacka Golowa, Robert Wisiuk do niego dołączył, Przemysław Dajchert, który świetnie się zapowiadał jeszcze w barwach Iskry Ostrów w swoim pierwszym sezonie, teraz jako już senior, no, nie ma łatwego życia. Nie nawiązuje walki dzisiaj. Nie jest wystarczająco szybki na pilskim torze, aby dotrzymać kroku dobrze dysponowanym od drugiej części zawodów gospodarza. Robert Pis i Jacek Golob pewnie jadą na 5-1. To oczywiście już będzie rozstrzygające, jeśli chodzi o rezultat tego spotkania. No ale bydgoszczanie w dwóch ostatnich biegach walczą o prestiż, o zmniejszenie rozmiarów porażki, na w tej chwili już ogromna różnica, właściwie przepaść dzieli dwójkę żużlowców z Piły od gości z Bydgoszczy. Trudno mówić o emocjach wielkich w tym wyścigu. Ostatnie okrążenie, Robert Fris przed Jackiem Golobem. Przemysław Tajchert ani przez moment nie nawiązał walki w tym biegu. Fris zwycięża, nie czętując jakby swoją dobrą postawę w tym spotkaniu. 14. Dobry start Protasiewicza. Zamknął Jespera Jensena. Po zewnętrznej atakuje screen. Próbuje mu przeszkadzać Jarosław Hampel. Przedał się jednak screen na trzecią pozycję za plecy Jespera Jensena. 4-2 dla Bydgoszczan. Tak na razie układa się stawka w tym wyścigu, ale świetny atak Jarosława Hampela. Tam była niebezpieczna sytuacja na torze. Omal nie doszło do kolizji. Hampel wyprzedził jednak Joe Screena, a więc Pilanie na drugiej i trzeciej pozycji. Screen atakuje daleko z przodu Piotr Protasiewicz. No szkoda, żałują tutaj bydgoscy kibice, że Piotr Protasiewicz nie pojechał tak w kilku swoich wcześniejszych wyścigach. Chyba wreszcie dopiero teraz trafił z właściwym przełożeniem na pilski tor. Protasiewicz przed Jesperem Jensenem i Hampelem, którzy obok siebie.
czwartej pozycji Joss Green. No nie wiem, czy jest sens dłużej stawiania na Anglika, dopóki nie ustabilizuje, nie poprawi swojej formy i nie ustabilizuje jej na wyższym znacznie poziomie. Ostatnie metry. Protasiewicz przed Jesperem Jensenem. Trzecia pozycja Jarosława Hampela. To nie miało specjalnego znaczenia. To, że zmierzy się w tym wyścigu Henryk Gustafsson w żółtym kasku, Tomasz Golub w białym, to para bydgoska, Rafał Dobrucki w czerwonym i Chris Lui w niebieskim, para drużyny z Piły. W Anglii prowadzona taka klasyfikacja. Bohater ostatniego biegu, Tomasz Golub, jest jej liderem. Wygląda to tak, że za sam udział w biegu zawodnik dostaje w tej klasyfikacji jeden punkt plus te punkty, które zdoła potem w wyścigu wywalczyć. Tu Tomasz Golub w pięciu do tej pory wyścigach wywalczył już takich punktów 18, 5 za udział w tych wyścigach, a 13 już na torze i tutaj jest absolutnym liderem. Drugi zawodnik tej klasyfikacji, Lee Adams, ma na swoim koncie 13 punktów, a więc aż o 5 wyprzedza go Tomasz Golub. Teraz Tomasz Golub pokazywał arbitrowi, że Rafał Dobrucki stoi chyba zbyt blisko linii oddzielającej pola startowe, ale już wszystko w porządku. No i kto teraz? Czy Gustafsson, czy Golub, czy Dobrucki, czy też Lui? Świetny start Tomasza Goluba. No ciężko będzie go teraz dogonić nawet Rafałowi Dobruckiemu, który jest dzisiaj bardzo szybki. No i Henryk Gustafsson na drugiej pozycji za plecami Tomasza Goluba. Oczywiście już bez tej motywacji jadą Pilani, ale Rafał Dobrucki chce tutaj pokazać jednak jeszcze troszeczkę różowej walki na torze, bo wydaje mi się, że próbuje gonić uciekającego Szweda, no a jednocześnie przebieg tego wyścigu potwierdza, że gdyby wcześniej uzyskali tę większą przewagę Pilanie, byłaby szansa na manewry taktyczne zespołu bydgoskiego. No i Szwed Gustafsson, który miał takie pachnięcie dyspozycji w drugiej fazie tych zawodów, pokazuje, że jednak dzisiaj w sumie jeździ mu się na fińskim torze nieźle. Tomasz Golub zupełnie swobodnie, daleko z przodu na prowadzeniu w tym wyścigu. Gustafsson także odskoczył na tyle od Dobruckiego, że chyba nie musi się obawiać ataku najlepszego dzisiaj w zespole pilskim na torze zawodnika Rafała Dobruckiego. To on właściwie porwał drużynę pilską do odrabiania strat, do tego, aby Pilanie wygrali dzisiaj z Polonią Bydgoszcz. Wygrali w dość wysokim stosunku, 9 punktami różnicy. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się tak wysokiego zwycięstwa zespołu z Piły. 49